Ostatnio, w kontekście kosmicznego rekordu Lewandowskiego, w mediach pojawiły się absurdalne wypowiedzi panów Petera Arsena, niemieckiego dziennikarza, oraz Dietmara Hamana, byłego reprezentanta Niemiec. Obaj publicznie zaapelowali do Roberta, aby ten odpuścił pościg za Müllerem i nie strzelał już tej 41. bramki, bo byłby to wyraz szacunku. Ten absurd może być punktem wyjścia do tematu dzisiejszego odcinka. Panowie Arens i Hamann uznali, że dobrowolna rezygnacja z historycznego wyczynu byłaby pięknym gestem. Najwidoczniej zapomnieli, co tak naprawdę kryje się pod terminami fair play czy szacunek dla rywala. Wraz z Marką Okocim i z Wami w dobrym składzie przyjrzymy się dziś najsłynniejszym gestom fair play. Teoretycznie sprawa powinna być prosta. Mamy zasady, mamy sędziego, który przestrzegania zasad pilnuje oraz mamy piłkarzy, którzy zasady znają i przestrzegają. No dobra, z tym przestrzeganiem to trochę poleciałem. W każdym razie doskonale wiemy, że na boisku widzimy czasami rzeczy, które się filozofom nie śniły, a do tego sędziowie, no, nie są maszynami i nie zawsze dostrzegą całą sytuację. Chyba że trzeba odwołać bramkę w ostatniej minucie, to wtedy tak. Czasami więc piłkarze stoją przed moralnym dylematem. Przyznać się do błędu, którego nie zauważył sędzia, czy grać, skoro nie było gwizdka? Dylemat numer 1. Sędzia nie widzi zagrania ręką. Co robisz? Pierwsze skojarzenie? Oczywiście Diego w meczu z Anglią. Drugie skojarzenie? Nasz Diego, czyli Jan Furtok, w meczu z San Marino, wygranym 1-0. Oni się nie przyznali, z czego pewnie zadowolony był pan Jarek. Mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawał. Inaczej za to zachował się Miroslav Klose, który grając w Lazio w 2012 roku strzelił w meczu z Napoli bramkę ręką, ale otoczony przez rywali szybko wytłumaczył sędziemu, że w sumie to głupia sprawa, panie sędzio, ale ręki pan nie zauważył. Karny to jeszcze nie gol, ale mimo wszystko trzeba być serio, bardzo uczciwym, żeby po tym jak sędzia podyktuje jedenastkę, podejść i przyznać, że no, karnego być nie powinno. Ale co jeśli sędzia nie chce cofnąć decyzji i karnego trzeba wykonać? Z odpowiedzią przychodzi były reprezentant Danii, Morten Wikhorst. Chyba najbardziej znany gest fair play zawdzięczamy pewnemu brazylijskiemu magikowi, który mimo tego, że jedną nogę miał krótszą od drugiej, zachwycał kibiców w latach 50. i 60. Garincha. W 1960 roku, w meczu Botafogo z Fluminense, Garincha, czyli ten oto tutaj dżentelmen, piłkarz Botafogo, pędząc na bramkę rywali i mając idealną okazję do strzelenia bramki, zorientował się, że jeden z przeciwników upadł na ziemię i zwija się z bólu. Oczywiście faulu nie było, więc sędzia nie zagwizdał, ale Brazylijczyk uznał, że no, nieuczciwe byłoby wykorzystać tę losową sytuację. Zatem zatrzymał się i wybił piłkę na aut, żeby lekarz mógł udzielić pomocy poszkodowanemu obrońcy. To zachowanie, nazywane gestem Garinczy, praktykowane jest do dzisiaj. W tym samym celu, ale 40 lat później, widowiskowo grę zatrzymał Paolo Di Canio. W 2000 roku, w meczu West Hamu z Evertonem, bramkarz The Toffees, Paul Gerrard, doznał kontuzji podczas interwencji. Sędzia nie przerwał gry, mimo tego, że Gerrard leżał na skraju pola karnego, zostawiając pustą bramkę. Kiedy więc piłka została dośrodkowana w pole karne, Di Canio, zamiast strzelać, po prostu złapał ją w ręce i zwrócił uwagę sędziemu, że bramkarz rywali potrzebuje pomocy. Za to zachowanie włoski napastnik został uhonorowany nagrodą FIFA Fair Play i nieco poprawił swój mocno kontrowersyjny wizerunek. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego dziś o tym zagraniu nie mówimy gest Di Canio, odpowiadam. Di Canio zasłynął wykonując inny gest, ale o tym szerzej opowiedziałem w podcaście Historie z boiska, do którego zapraszam. Zatrzymanie gry na jeden z powyższych sposobów automatycznie prowokuje kolejne zachowanie z gatunku fair play. Mianowicie, jeśli rywal wybije piłkę, bo twój piłkarz leży z kontuzją, to po wznowieniu z autu taką niepisaną zasadą jest oddanie piłki przeciwnikowi. Najczęściej dalekim wykopem w kierunku bramkarza. No i tutaj zaczynają się kolejne przygody, bo raz na jakiś czas oddanie piłki w ten sposób może zakończyć się tak. Wil de bal even terugschieten op Van der Vlag. Die staat iets te ver voor zijn doel en dan scoort Vertonghen. Ja. Jan Vertonghen, belgijski obrońca, wówczas Ajaxu, tak niefortunnie oddawał piłkę rywalom, że niechcący strzelił im bramkę. No i co teraz? Anulować gola przecież nie można, wszystko odbyło się zgodnie z zasadami.
Piłkarze Ajaxu postanowili więc, że najlepszym rozwiązaniem będzie dopuszczenie rywali do strzelania szybkiej bramki wyrównującej. Taki futbolowy łańcuszek dobrych uczynków. Ale żeby nie było, wśród piłkarzy Ajaxu mieliśmy również niekoniecznie chlubny przykład. Kilka lat później Joël Veltman podpadł kibicom po tym, jak w bardzo niefajny sposób próbował oszukać rywali, pozorując zatrzymanie gry. Tak się nie robi. No właśnie, dla odmiany pogadajmy trochę o zachowaniach, które z fair play nie mają wiele wspólnego. Nie mówię oczywiście o brutalnych faulach, bo w przypadku ataków z premedytacją mamy do czynienia ze zwykłym bandytyzmem, a nie wyrachowaniem i cwaniactwem. Zwłaszcza, gdy takie paskudne zachowania mają miejsce na największych imprezach, takich jak Mistrzostwa Świata czy Europy. Tak, dobrze widzicie. To tylko Francesco Totti, który w meczu Włochów z Danią na Euro 2004 napluł w twarz Christianowi Poulsenowi. Wielkie imprezy z założenia mają być wizytówką całej dyscypliny, więc zachowania takie jak powyższe dobrej reklamy piłce nie robią. Co innego zachowanie Ikera Casillasa pod koniec finału Euro 2012. Hiszpania prowadziła z Włochami aż 4-0. Duży wpływ na jednostronny przebieg finałowego meczu miała kontuzja Thiago Motty, który na pół godziny przed końcem musiał opuścić boisko. Problem w tym, że trener Włochów wykorzystał już wszystkie trzy zmiany, więc Azzurri musieli kończyć mecz w dziesiątkę. I kiedy mecz dobiegał końca, kamery zarejestrowały zachowanie Ikera Casillasa, kapitana Hiszpanów, który prosił sędziego, by ten nie doliczał już więcej minut. Z szacunku dla rywali, dla których byłoby to przedłużenie męczarni. Szacunek rywalowi po zakończeniu finału okazała inna bramkarska legenda, Oliver Kahn. Po finale Ligi Mistrzów w 2001 roku, gdy Bayern Monachium po rzutach karnych pokonał Walencję, Kahn, bohater serii jedenastek, odłączył się od świętujących kolegów, by pocieszyć zapłakanego bramkarza Walencji, Santiago Canizaresa. Oliver Kahn, wspominając po latach swoje zachowanie, powiedział: wiedziałem mniej więcej, jak musi się czuć w takim momencie. Przeżyłem to 2 lata wcześniej, gdy przegrywaliśmy z Manchesterem. Nie musiałem świętować. Nie takie rzeczy zostają w pamięci. I tak, ostatecznie najważniejszym dla mnie było to, że wygraliśmy. Celebracja na boisku jest fajnym wspomnieniem, ale nie najważniejszym. Zostańmy jeszcze w bramce. Roberto Rojas, w latach 80. bramkarz reprezentacji Chile, w której rozegrał prawie 50 spotkań. Nie był on może światową gwiazdą, ale w kadrze to całkiem przyzwoity wynik. Niestety, przez skrajną głupotę Rojas zapisał się w pamięci kibiców bynajmniej nie z powodu dobrej gry, a pewnego incydentu, który miał miejsce w meczu z Brazylią. 3 września 1989 roku Chile grało na Marakanie przeciwko Brazylii w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W pewnym momencie kamera zatrzymała się na Rojasie, który zwijał się z bólu leżąc w swoim polu karnym, obok rzuconej z trybun flary. Z głowy bramkarza ciekła krew. Wyglądało to naprawdę poważnie. Mecz został przerwany, więc zapowiadało się na walkover dla Chilijczyków i poważne kary dla gospodarzy, włącznie z wykluczeniem z turnieju. Wówczas nikt na trybunach nie miał smartfonów z aparatem, więc obrazki z meczu zapewniała jedynie telewizja i fotografowie. Po jakimś czasie policja prowadząca śledztwo w sprawie ataku na Rojasa otrzymała zdjęcie, na którym wyraźnie było widać, że flara nie trafiła w Rojasa, a upadła obok niego. Kiedy dodano do tego raport medyczny, według którego rana na głowie Roberto nie mogła powstać po uderzeniu flarą, prawda wyszła na jaw. Mieliśmy do czynienia z oszustwem prawie doskonałym. Rojas miał ukrytą w rękawicy żyletkę, którą rozciął sobie głowę, wykorzystując zamieszanie powstałe przez wrzucenie flary na boisko. Celem było oczywiście zawieszenie Brazylii i awans Chile na mundial na skróty. Chilijczycy oberwali rykoszetem. To oni za próbę oszustwa zostali z udziału w mistrzostwach wykluczeni. Sam Rojas został dożywotnio zawieszony w prawach zawodnika. Ostatecznie w 2001 roku zakaz został zniesiony, dzięki czemu Chilijczyk mógł zająć się pracą trenera. Chociaż obecnie piłkarze nie mają szans na to, by jakiekolwiek zachowanie na boisku umknęło oku kamery, zjawisko brzydkich zagrywek wcale nie maleje. Na całe szczęście, jako taka sprawiedliwość w przyrodzie podobno istnieje, więc pozostaje mieć nadzieję, że uczciwych piłkarzy zawsze będzie trochę więcej.
Na trochę więcej łapek w górę liczę również z Waszej strony. A jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, które powstały we współpracy z marką Okocim, to znajdziecie je na moim kanale, na który zapraszam. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia.